Umkaloabo, czyli pelargonia afrykańska lub inaczej pelargonia przylądkowa, w jednych krajach bije rekordy popularności, w innych dopiero zaczyna być poznawana. Pierwszym europejskim krajem, w którym zaczęto stosować pelargonię afrykańską, była Wielka Brytania. W XIX wieku chory na gruźlicę Charles Henry Stevens, przebywając w Afryce, za radą miejscowego szamana zaczął przyjmować surowy korzeń tej rośliny, dzięki czemu wyzdrowiał w ciągu 3 miesięcy. Przywiózł więc cudowną roślinę do swojego kraju, a z czasem trafiła ona do domów całej Europy. Laboratoria Europy wykonały dziesiątki badań nad właściwościami leczniczymi tej pięknej rośliny. Wiadomo było, że wśród Zulusów surowy korzeń używany był do leczenia chorób płuc. Lokalnie używano tej rośliny do leczenia bólów żołądkowych, czerwonki i biegunki, zwłaszcza u dzieci. Sproszkowany korzeń mieszano ze świeżym mlekiem i podawano doustnie dzieciom, a świeżo zebrane liście mielono i umieszczano na ranach ludzi i zwierząt, tworząc w ten sposób opatrunki. Zuluska nazwa Umkaloabo oznacza ostry kaszel, co najtrafniej określa właściwości lecznicze rośliny. A właściwości te po raz pierwszy potwierdził szwajcarski lekarz dr Adrian Zeche-Haye, który wykorzystał roślinę w leczeniu chorych na gruźlicę. W 1960 roku opublikował on opis 65 pacjentów wyleczonych właśnie za pomocą pelargonii afrykańskiej. Ale dopiero 10 lat później, czyli w 1970 roku, zidentyfikowano farmakologicznie czynne związki zawarte w tej roślinie. Dziś wiemy, że związki te mogą zwalczyć nie tylko prątki gruźlicy, ale również inne infekcje. Wyciągi z korzenia rośliny działają przeciwbakteryjnie na bakterie odpowiedzialne za choroby układu oddechowego, m.in. gronkowca złocistego, paciorkowca, pneumokoki, pałeczki zapalenia płuc, okrężnicy i, co najważniejsze, grypy. Ekstrakt z pelargonii afrykańskiej podnosi również odporność oraz utrudnia namnażanie się wirusów, zarówno w fazie początkowej, jak i w trakcie przebiegu choroby. Wykazuje także aktywność wobec helikobakter oraz wirusa opryszczki, gdzie, co ciekawe, roślina jest w stanie zadziałać na każdym etapie infekcji. Pelargonia afrykańska wydaje się więc być idealna do leczenia chorób układu oddechowego, w tym koronawirusów. Co jest ważne? Surdzowcem najzasobniejszym w substancje czynne jest korzeń. Wyciągi wodne nie dają spektakularnych rezultatów. Zaparzenie herbatki nie zadziała, to nie wystarczy. Dlatego też, aby uzyskać aktywny preparat, należy wykonać nalewkę na alkoholu. Na jakim? Na naszym ulubionym. Może to być whisky, może to być polska żubrówka, może to być gin. To, co po prostu lubimy. Zalewamy rozdrobniony korzeń alkoholem. Ja to robię w proporcji 1:1, aby ten wyciąg był wystarczająco silny. Na koniec przedstawię jeszcze kolejną odsłonę możliwości wyeksponowania pelargonii, tym razem w wysokiej donicy. Jest to kompozycja srebrna wraz z powieleniem koloru kwiatu pelargonii, czyli tutaj jest Coleus czarny smok.